Miałem sąsiada i mówi tak, zawołał mnie, mówi proszę pana, do mnie przyszli, powiedzieli, że proszę pana mam pieniądze w banku, powiedzieli ile mam pieniędzy i że mam te pieniądze wybrać i dać na jakieś tam cele i inne rzeczy, nie? Ja mówię proszę pana, niech pan dzwoni na policję, no i tak było, przedzwonił na policję, policja przyjechała, stwierdzili kto co i jak i w Wałbrzychu to była jakaś, no... Z Wałbrzycha pochodzili, no i ich wyłapali wszystkich. Seniorzy są łatwowierni, łatwo uwierzą. Na takiego wnuczka, jakiś wypadek, coś takiego. No, ja w każdym wypadku jestem bardzo na te słowa wyczulony. I jeśli by mnie takie coś spotkało, no myślę, że zawiadomiłbym odpowiednie organa, które by po prostu zareagowały. Czy on jest, będzie się przedstawiał, że on jest z gazowni, czy on powie, że on jest z elektrowni, lub on powie, że on jest jakimś byłym kuzynem czy siostrzenicem. Nie interesuje mnie to. I tego po prostu brakuje, żeby ludziom starszym uświadamiać tylko jedno. Nie otwieram, jak nie znam. Koniec. Coraz częściej oszuści wybierają sposób na policjanta i dzwonią do osób starszych, aby namówić się na przekazanie pieniędzy na fałszywe konto, rzekomo należące do policji. Każdy telefon trzeba jednak weryfikować. Choć muszę powiedzieć, że tutaj przestępcy też mają na to różne sposoby, bo na przykład nie rozłączają się wtedy z seniorami, kontynuują tak swoją rozmowę, że ta osoba starsza po drugiej stronie myśli, że dzwoni na przykład na policję, a się okazuje, że to jest oszust, który właśnie podszywa się pod funkcjonariuszy i mówi, że taka typu akcja jest prowadzona i że potrzebne są właśnie jakieś pieniądze. Dzwonek domofonu albo pukanie do drzwi, kartka w ręce czy strój inkasenta łatwo mogą zmylić, zwłaszcza osoby starsze, które wpuszczają do mieszkania obcych ludzi albo dają im pieniądze. Co zrobić, aby uniknąć oszukania przez złodzieja? Wrocławskie Centrum Seniora szuka swoich rozwiązań. Mamy możliwość goszczenia tutaj Akademii Bezpieczny Senior. I w ramach tej akademii wykładowcy właśnie z Komendy Miejskiej Policji oraz Straży Miejskiej prowadzą warsztaty i prowadzą pogadanki właśnie z seniorami dotyczące jak ustrzec się także i tym nowym metodom, bo ta metoda na wnuczka ona odchodzi już jakby do lamusa, a pojawiają się nowe techniki i my jakby na bieżąco staramy się przy współpracy właśnie z policją i ze Strażą Miejską wyczulać seniorów na te możliwości oszustw. Najbliższe spotkanie Akademii Bezpieczny Senior już w piątek we Wrocławskim Centrum Seniora, gdzie oprócz spotkania z policją przygotowano zajęcia praktyczne z zakresu samoobrony. Dla Echo24 Monika Suder.